Dużo paka, muszę wam powiedzieć. Ale lekka. Dam radę ją udźwigać. Klaudia, pomożesz mi? Tak, zaraz. Dobra. Ubocone, ale to nic. Lecimy dzisiaj. Ale jakie ładne włosy masz. A dziękuję. Takie. O, piękne, ładne. Nowy. Nowy ład. Tak. O, na głowie też musi być, nie? No. Uwaga. Tylko to mam dzisiaj. Nowy sposób otwierania paczek. Nie no, muszę iść po nożyk. To nic nie da. Ale mam tu większy młotek. No. Nie, młotkiem nie ma co iść po nożyk. Nie chciało się iść po nożyk. O ja. Proszę. To można zakładać. To tylko tak się wciska? No. Głowa się tak pięknie. Jest. Jest. No i jak? Wiem, że mi się wydaje, że ono jest inne. Że jest takie za tu zaokrąglone. No takie było, ja już nie wiem. Takie inne było chyba, nie? No takie bardziej chyba płaskie było. Ale to nic. Ale zobaczymy, czy to tyłek nie będzie zjeżdżał. Czekaj. A ten automek. No, trzyma się. Teraz się trzyma. Szkoda mi tego by było wyrzucać i dać siedzisko całe czarne. Chciałem wam powiedzieć, że trudne czasy przychodzą na zakup sprzętu, bo to wszystko drożeje, nawet używane drożeją. Chińczyki drożeją, po prostu wszystko jest tak drogie, że no masakra. Bo, no nie wiem, a za miesiąc, za dwa, czyli jak przyjdzie sezon właśnie motocyklowy, kładowy, no to te ceny będą naprawdę bardzo wysokie. Ja się po prostu tym zaczynam bardzo martwić. No bo dużo rajderów no, dorasta młodych, tak, i chciałoby sprzęt i często gęsto rodzice nie będą mieli, żeby kupić sprzęt. No nie wiem. Przyjdzie tak, że wszyscy Derby Sand będą kupowali. Nie no, to też pójdzie do góry. No słabo, słabo to po prostu widzę. Rozwój tego sportu, tej rekreacji. Już nie mówię o markowych w ogóle nowych motocyklach, bo to jest kosmos. No ty, no wiara, no głupie idzie. Co chwilę ktoś dzwoni do mnie, żebym sobie zakładał fotowoltaikę. No zwariowali po prostu. Nie ma godziny, żeby z dwóch, trzech telefonów takich nie było z ofertą fotowoltaiki. Boże kochany, co to jest, cud świata jakiś? Fotowoltaika. Oszaleli po prostu normalnie. To chodź, pokaż licznik jeszcze. Oskar do mnie dzwoni, nie? Mówi, ty ile razy dzisiaj jeszcze odpalałaś ten licznik, żeby zobaczyć? No, Kubek mi opowiadał, czy widziałam. Mówię, że na pewno. Jeszcze, wiesz co, eksperyment muszę zrobić z paliwem. Czy kontrolka działa? Wiesz? Od paliwa. Bo nie ma teraz tutaj paliwa. Ja doleję. Nic się nie zmienia, nie? No miga cały czas, nie? No, to chyba nie może ma. Może go trzeba odpalić. Słyszysz? No. Pięknie pachnie, pachnie. Ja lubię. Też lubię zapach benzyny.
zapach dzieciństwa. No i spróbuj może jak odpalić to się potem. Nie, odpalić może nie. Jeszcze raz odpalę licznik. Czy się coś zmieni? Nie. Czyli nie jest podpięty. Nie mam podpięty pod zbiornik czujnika paliwa. No, tak mryga tylko. Jak się będzie jechało, to też to będzie tak mrygać? Czy... Nie wiem. Ja odpalę. To siedzisko jest, tu są takie zmarszki, ale one się ładnie wyprostują. Trochę dostanie siedzisko wody. Mhm. Potu. Zadowolonyś? Zadowolonyś. No to dobrze, najważniejsze. No. To dzięki, to nara, hej, otrzymajcie się. Nara. Klaudia, a tym kiedy? Tym? No. No jak się dobrze mówię, ubiorę. Dobra, Mogę pojechać wtedy. Dobra. Nie proponuję ci, żebyś siadała na te, bo są brudne. Nie. Się ubrudzisz. Trzeba umyć. No, to nara, hejos. Nara.